Cześć, witajcie. Motorola zaprezentowała dziś nową serię smartfonów Edge 50. Mają one spójny styl z płynnie wyłaniającą się z tyłu obudowy wyspą aparatu fotograficznego. Poza znanymi z poprzednich edycji smartfonów wykończeniami debiutują nowe. W modelu Ultra jest to naturalne drewno, w Edge 50 Pro perłowy polimer, a w Edge 50 Fusion wegański zamsz. Wszystkie nowe modele pracują pod kontrolą Androida 14 wzbogaconego o nową, lekką nakładkę Hello UX, stanowiącą rozwinięcie znanego wcześniej interfejsu MyUX. Stawkę nowych smartfonów otwiera Motorola Edge 50 Fusion, najtańszy model. Jest to smartfon wyposażony w procesor Snapdragon 7S drugiej generacji oraz pamięci DDR4X UFS 2.2. 6,7-calowy wyświetlacz PIOLED o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 120 Hz jest chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, ładujący się z mocą 68W, ładowarka jest oczywiście w zestawie. W pakiecie fotograficznym mamy 32-megowy aparat do selfie, a także podwójny aparat tylny z główną matrycą 50 megapikseli oraz optyczną stabilizacją obrazu, wspomagany dodatkowym 13-megapikselowym aparatem szerokokątnym z funkcją makro. Są również głośniki stereo, a do wyboru mamy 3 kolory obudowy. Smartfon oferuje wysoką, jak na swój segment, szczelność w klasie IP68, a w wersji 12 plus 512 giga kosztuje 1899 zł. Główny, jak na razie, model serii, czyli Motorola Edge 50 Pro, jest już nam znany, bo zadebiutował wcześniej w Indiach. Ma procesor Snapdragon 7 trzeciej generacji, pamięci DDR4X UFS 2.2 oraz akumulator o pojemności 4500 mAh, ale ładujący się z mocą aż 125 W albo indukcyjnie z mocą 50 W. Oczywiście ładowarka jest w komplecie. Smartfon ma też ekran PIOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności do 2000 nitów za szkłem Gorilla Glass 5. Ekran ma certyfikat firmy Pantone, podobnie zresztą jak aparat fotograficzny, który jest wyposażony w 50-megapikselową matrycę, dobrą przysłonę 1.4, optyczną stabilizację, a także dodatkowy aparat szerokokątny z opcją makro i 10-megowy aparat z teleobiektywem o trzykrotnym przybliżeniu. Przedni aparat, podobnie jak główny, też ma 50 megapikseli. Dopełnieniem wyposażenia są głośniki stereo z Atmosem, a obudowa zapewnia szczelność w klasie IP68. Smartfon ten w wersji 12 plus 512 jest dostępny za 2999 zł, a w przedsprzedaży można skorzystać z opcji odkupu starego smartfonu, a do tego jeszcze dostać słuchawki Motorola Moto Buds Plus o wartości 600 zł. Topowym modelem nowej serii jest Motorola Edge 50 Ultra, ciesząca fanów fotografii porządnym peryskopowym teleobiektywem. Oferuje on ekwiwalent ogniskowy 75 mm, czyli daje mniej więcej 3,2-krotne przybliżenie. Aparat ten dysponuje 64-megową matrycą oraz optyczną stabilizacją. Taką stabilizację ma też główny 50-megapikselowy aparat z przysłoną 1.6, a do tego mamy jeszcze kolejny 50-megapikselowy aparat, tym razem szerokokątny o polu widzenia 122 stopni. 50-megowy jest znowu też aparat przedni, podobnie jak w modelu Pro. Sercem Ultry jest procesor Snapdragon 8S trzeciej generacji, wspierany pamięciami DDR5X UFS 4.0, a na przodzie znów mamy 6,7-calowy wyświetlacz PIOLED o rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem 144 Hz i jasnością tym razem do 2500 nitów. Pro ma 2000 nitów. Zasilanie, podobnie zresztą jak w modelu Pro, zapewnia akumulator o pojemności 4500 mAh ze 125W ładowaniem i 50W indukcją. I ponownie mamy głośniki stereo oraz szczelność IP68. Model ten trafi do sprzedaży trochę później, a w wersji 16 giga plus 1 tera ma kosztować 4499 zł. Poza serią Edge 50 Motorola zaprezentowała dziś również swoje pierwsze od dość długiego czasu słuchawki. Moto Buds oraz Moto Buds Plus opracowano we współpracy z firmą Bose. Są to typowe pchełki TWS. Mają aktywną redukcję szumu. W przypadku tańszego modelu bateria wystarczy na 9 godzin słuchania, a w połączeniu z pokrowcem na 42 godziny. Natomiast Moto Buds Plus, z racji tego, że mają dodatkowo technologię Dolby Head Tracking, pozwolą na słuchanie muzyki przez 8 godzin, a wraz z pokrowcem przez 38 godzin. Tańsze słuchawki kosztują 299 zł, a model Buds Plus kosztuje 599 zł. I to już wszystko z premiery Motorola Edge 50. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w innych filmach. Cześć!